Lucyna Siwek, witam Państwa w naszym comiesięcznym programie. Dziś opowiemy o nowym projekcie Uniwersytetu Śląskiego, który skonstruował latające laboratorium. Kolejnym tematem będzie trzecia edycja konkursu pod nazwą Zielone Pracownie Projekt, do którego zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. Na koniec opowiemy o prestiżowych wyróżnieniach przyznawanych przez WFOŚ od 1994 roku. Czas na szczegóły. To pierwsze takie w Polsce mobilne laboratorium badawcze, które będzie służyć pomiarom poziomu zanieczyszczeń powietrza i innych związków w atmosferze, a powstało ono zarówno z potrzeby kształcenia studentów w tym zakresie, jak i z ambicji do sięgania wyżej i dalej. Znajdujemy się w Chorzowie, na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie odbywa się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery, połączona z prezentacją balonu badawczego, który jest pierwszym w Polsce napowietrznym laboratorium mobilnym, wyposażonym w aparaturę do pomiaru zanieczyszczeń. Chcemy przede wszystkim obserwować zmiany w pionie, czyli od powierzchni Ziemi tak do wysokości 3-4-5 może kilometrów. Takich możliwości żadne inne urządzenie nam nie daje. Wie, często jest, dlaczego balon, a przecież mamy drony. Dron lata przez 20 minut, pół godziny góra, prawda? Nie zabierze takiej ilości aparatury jak my balonem. Balon ma udźwig 1200 kg, w związku z czym my tej aparatury możemy naprawdę zabrać sporo. Możemy wziąć duże akumulatory, żeby ta aparatura pracowała i balon może latać bez problemu przez 4 godziny, czy nawet dłużej, w zależności od naszych potrzeb. Także balon może się przemieszczać na dość znaczne również odległości, także chcemy prowadzić badania, uzyskując informacje jak gdyby trójwymiarowe, jeżeli chodzi o atmosferę, czyli i w pionie, i w poziomie. Mogą to być badania mineralogiczne, którymi zajmuje się Wydział Nauk o Ziemi, ale mogą to być badania biologiczne, alergeny na przykład, prawda, w ogóle badania chemiczne, skład chemiczny tego, co jest. Dwa badania takiej genezy tego, co jest w powietrzu, bo nie wszystko jest zanieczyszczeniem lokalnym przecież. W powietrzu jest pyły są niesione bardzo różne, z różnych miejsc na kuli ziemskiej. To są wulkaniczne, to są pyły z piasków Sahary przecież niesione w powietrzu. Czasem w Polsce to widać zimą, jak śnieg jest pomarańczowy. Identyfikujemy w ten sposób genezę, prawda, na podstawie właśnie na przykład badań mineralogicznych. Skąd ten materiał pochodzi, jaki jest jego skład i skąd on pochodzi. Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery, w skrócie nazywane ULKĄ, które obok balonu składa się także z laboratorium stacjonarnego i które jest wynikiem rozbudowy zaplecza dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego dla nowo otwartych kierunków studiów na Wydziale Nauk o Ziemi, to, jak zaznaczano, możliwość podniesienia badań dosłownie i w przenośni na wyższy poziom. Pomysły były dawno, no wiadomo, trzeba sięgać, przekraczać granice. W nauce mówimy o przekraczaniu granic, bo to jest najważniejsze. No i badamy od wielu lat. Przecież prowadzimy badania właśnie pyłów atmosferycznych. Prowadzą je koledzy na Wydziale Nauk o Ziemi, prowadzą biolodzy pod kątem alergenów, ale próbki mamy z jakich wysokości? Z takich, z jakich one są dostępne. Na budynkach, budynek Wydziału Nauk o Ziemi, najwyższy budynek Uniwersytetu ma 101 metrów zaledwie, prawda? Stamtąd bierzemy próbki, z innych obiektów, no ale to jest mało wszystko, więc koledzy uznali, że trzeba by sięgać wyżej i dalej, żeby trochę oddalić się na przykład od kominów, od lokalnych tylko zanieczyszczeń, bo w atmosferze, jak mówiliśmy, jest wiele różnych pyłów z różnych miejsc. Balon, czyli latające mobilne laboratorium wraz z aparaturą do badań zanieczyszczeń atmosfery, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dołożył do projektu 300 tysięcy złotych i który Uniwersytet wspiera regularnie. Kilka takich wniosków w ciągu 22 lat wpłynęło do Wojewódzkiego Funduszu, no i wszystkie były zrealizowane pozytywnie, także mamy już jakąś zasługę w doposażaniu Uniwersytetu, szczególnie laboratoriów, bo taki mamy priorytet, także uczelnie wyższe z tego korzystają, zresztą nie tylko Uniwersytet, Politechnika również. Napowietrzne, mobilne laboratorium no, stanie się też chlubą nas wszystkich, no bo to jest coś niekonwencjonalnego, biorąc pod uwagę to w tej chwili, co się u nas dzieje z atmosferą, co się dzieje z powietrzem, będzie to bardzo dobre narzędzie do wsparcia walki
walki ze smogiem. Chociaż w celu przetestowania aparatury pierwszy lot próbny balonu już się odbył, podczas uroczystości miał być on oficjalnie zaprezentowany również w trakcie lotu. Niestety warunki pogodowe na to nie pozwoliły. Balon w takim okresie jak dzisiaj, czyli w środku dnia, kiedy jest duże nasłonecznienie, nie może latać z uwagi na występujące zjawiska atmosferyczne, jakimi są występujące kominy termiczne, a więc prądy wznoszące, opadające, przy tym i związane to jest z silnymi podmuchami termicznymi i dlatego w ciągu dnia, w okresie letnim, czyli wiosennym, w czasie lata i wczesno-jesiennym w zasadzie balonami nie można latać, natomiast bardzo dobrze lata się balonem w okresach rannych, w porze rannej i w porze takiej późno-popołudniowej. Balonem, który będzie służył głównie naukowcom i studentom z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, już interesują się inne uczelnie i instytuty badawcze, dlatego możliwe będzie udostępnianie go również innym jednostkom. Konkurs w UFOS-iu skierowany do szkół z województwa śląskiego przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzięło w nim udział ponad dwa razy więcej placówek oświatowych. Konkurs pod nazwą Zielona Pracownia Projekt polegał na zaprojektowaniu nowoczesnej pracowni, w której uczniowie zgłębialiby wiedzę z przedmiotów przyrodniczych. Była to już trzecia edycja przedsięwzięcia, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność i zainteresowanie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Pierwsza edycja na Zielona Pracownia Projekt 53 wnioski, druga edycja 64, a teraz 132 wnioski rozpatrywane, wpłynęły 133, tylko jeden po terminie. Także proszę powiedzieć, ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Ale to nie tylko, bo też jakość tych wniosków jest, no można powiedzieć, też coraz lepsza. Nawet można powiedzieć bliska doskonałości, jeżeli ma coraz większy problem, prawda? Już to, co mogliśmy zrobić, no to zwiększyliśmy liczbę środków, prawda? Przeznaczając na, żeby po prostu docenić tych beneficjentów, tą ciężką pracę, a kreatywność jest nieprawdopodobna. To jako przykład podaję Mysłowice, Szkołę z Mysłowic, która projekt wykonała z materiałów recyklingowych w skali 1 do 15. Postawiliśmy na wizualizację nie komputerową, tylko skoro ekologia to ekologia, stworzyliśmy makietę z materiałów recyklingowych tej naszej pracowni i tą makietę wykonali uczniowie. To była ogromna praca, którą oni wykonali w swoim wolnym czasie, z wielkim zaangażowaniem. No i naprawdę kawał dobrej roboty. Będziemy mieli strefę, mamy nadzieję, że będziemy mieli, jak uda nam się zdobyć dofinansowanie w drugim etapie konkursu, taką strefę, która będzie strefą pracy głównie w grupach. Będziemy mieli też strefę relaksu, gdzie będziemy mieli piękne kanapy z Europalet, z kolorowymi poduchami, gdzie będziemy, mam nadzieję, z uczniami wspólnie wymyślali fantastyczne ekologiczne projekty. Będziemy oczywiście mieli mnóstwo świetnych nowych pomocy dydaktycznych, zestaw multimedialny, który nam pomoże zdobywać wiedzę. No pomysłów jest naprawdę wiele. Laureaci otrzymali nawet 6,5 tysiąca złotych oraz prawo do udziału w konkursie Zielona Pracownia, w którym nagrodą jest dofinansowanie wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie przekroczy 30 tysięcy złotych. Wyróżnieni musieli pocieszyć się nagrodami rzeczowymi. W ubiegłym roku było to ponad 100 tysięcy złotych na Zieloną Pracownię projekt. W tym roku to jest, zwiększyliśmy pulę do 180 tysięcy. No niestety musieliśmy troszeczkę zweryfikować regulamin, żeby zaspokoić no, więcej dobrych, bardzo dobrych projektów, więc obniżyliśmy tą kwotę 20%, nie więcej niż 6,5 tysiąca, miało być 7,5 tysiąca, ale dzięki temu kilka szkół mogło dodatkowo zostać laureatem. Tak samo tych, którzy no, mieli bardzo dobre projekty, a nie zmieścili się w tej finałowej, powiedzmy sobie, czołówce laureatów, no mają coś w formie nagród pocieszenia, są to też sprzęty multimedialne, ale tak jak mówię, będzie jeszcze szansa złożyć projekt już w rozpoczętym konkursie Zielona Pracownia, jeżeli tylko samorząd dołoży te 20%.
Spośród 132 zgłoszeń jury konkursu wybrało 28 laureatów oraz 5 wyróżnionych. Było to bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę fakt, że poziom konkursu wzrasta z edycji na edycję. Myśmy bardzo długo obradowali, żeby porównać je, żeby wytypować te najlepsze, biorąc pod uwagę właśnie pomysły, innowacyjność, estetykę wykonania, koszt pracowni i adekwatność działań do adresatów. Każdy z projektów był dobry i odzwierciedlał kreatywność i zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Niektóre z prac głęboko zapadły w pamięć zarządu w UFOS-u oraz członków jury konkursu. Gminy Radzionków, nie ukrywam. Gminy Radzionków, bardzo ciekawie opisane. Jeszcze do tego była prezentacja dołączona, co mi się bardzo spodobało. Było ciekawe, że tam dzieci były zaangażowane, zrobiły same tą prezentację, pokazały jak jest, jak chcą i co jeszcze robią, jeżeli chodzi o wyzwania ekologiczne. I także gminy Mysłowice, gdzie dostarczyli taki projekt, 1 do 15 chyba, projekt zrobiony w kartonie, przedstawiona, jak chcą tą pracownię mieć wykorzystaną. Uroczystość nagrodzenia laureatów i wyróżnionych odbyła się w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Nagrodzeni, reprezentujący zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości, otrzymali okolicznościowe dyplomy z rąk m.in. prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Andrzeja Pilota. Wśród wyróżnionych znalazło się także drugie liceum imienia Adama Mickiewicza w Raciborzu, do którego powędrował tablet. Nasz projekt przede wszystkim miał na celu, żeby nasza pracownia, nasza Ekolandia gdzieś tam pozwalała uczniom wyzwolić swoją energię, doświadczenia, poznawać przyrodę troszeczkę inaczej, więc myślę, że sama nazwa ma ich zachęcić do poznawania świata przyrody właśnie poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty. Tak więc takie było nasze główne założenie. W naszej pracowni będą oczywiście stanowiska do badania środowiska, będą miejsca do badania powietrza, gleby, poznawania świata, czyli też takie elementy geograficzne, więc połączyliśmy w ramach wchodzącej nowej reformy, żeby i przyrody było troszeczkę dla tych młodszych dzieci, a później geografii, która będzie później w starszych klasach. Będzie się lepiej uczyć, będzie tablica interaktywna, będą nowocześniejsze rzeczy, będzie lepiej. A ty lubisz się uczyć przyrody? Oczywiście, że lubię. Wiadomo, jeśli powstanie ten projekt, to na pewno będzie nam wszystkim łatwiej się uczyć. Czy ta nauka będzie przyjemna w takiej sali kolorowej? Na pewno będzie przyjemna. Będzie się miło uczyć i będziemy razem wspólnie i miło spędzać czas. A jak teraz ta pracownia wygląda? No teraz jest dobrze, ale lepiej by było, gdyby była odnowiona. Naszym pomysłem było stworzenie takiej pracowni, która będzie podzielona na strefy, strefę na przykład laboratoryjną, ekspozycyjną, strefę edukacyjną. Dzięki temu funkcjonalność tej pracowni znacznie wzrośnie. Salę wyposażymy w mikroskopy i sprzęt do badania gleby, do badania środowiska. Będą plansze, będą wszystkie pomoce, które będą służyły właśnie w nauczaniu przedmiotów z architektury krajobrazu, z chemii, z fizyki, częściowo z biologii. Na pewno powstaną tam też eksponaty jakieś biologiczne, plus nasze małe laboratorium do wysadzania roślin, do przesadzania, do organizowania ogrodów. Generalnie ta klasa pracownia będzie też przede wszystkim piękna, bo będziemy mieć murale na ścianach, będzie taka przyjemna aura do uczenia, bo będą donice z kwiatami, wiadomo, architektura krajobrazu, więc to też jest taka forma nauki, także myślę, że naszym uczniom będzie się fantastycznie tam pracować. Takim motywem wow w naszej pracowni jest magiczne drzewo, które będziemy tworzyć wspólnie z rodzicami i z pracownikami szkoły, gospodarze po prostu się włączyli w to, ponieważ ona ma być, powiedzmy, troszeczkę interaktywne, gdzie dzięcioł ma sobie stukać w korę drzewa, pisklęta w gniazdku mają wychylać swoje główki. Chcemy tam umieścić tablet, na którym będą różne aplikacje, mini programy, mini quizy, mini konkursy układane również przez naszych uczniów, także również dzieci się włączą w taki sposób, że będą mogły pokazać i te swoje inne zainteresowania, nie tylko przyrodnicze, ekologiczne, ale również informatyczne, robotyczne. Cztery żywioły, czyli faktycznie woda,
ogień, wulkan, no i powietrze. I w ramach tych czterech żywiołów będziemy przeprowadzać odpowiednie warsztaty przy użyciu materiałów i pomocy dydaktycznej, które zostaną zakupione, czyli mikroskopów, tablicy interaktywnej. Zazwyczaj są to po prostu warsztaty badawcze, poznawcze. Mała wiejska szkoła, położona w przepięknym miejscu nieopodal lasu. Właściwie za płotem mamy las. Stąd pomysł na naszą ekopracownię. Jej nazwa to Ekobaza Detektywów Przyrody. Założyliśmy, że 50% naszych zajęć odbywa się w terenie, gdzie dzieci wchodzą w rolę właśnie detektywów, śledzą i rozwiązują zagadki natury, a 50% zajęć to właśnie w tej pracowni przyrodniczej. Jej motywem przewodnim jest las. Myślę, że najważniejsze jest drzewo, malowane wspólnymi siłami na jednej ze ścian. Zajmuje całą powierzchnię ściany i gałęzie tego drzewa zasiedlają wiewiórki, ptaki, na dole po runie spacerują jeże. Są inne elementy leśne w pracowni, bo to hodowla mrówek, to półki, które przypominają drzewa, to wreszcie gabloty z runem leśnym zawieszone na ścianie. Jak widać, wyobraźnia laureatów nie zna granic, dzięki czemu uczniowie już nie mogą się doczekać lekcji przyrody, geografii czy biologii w nowych, pięknie urządzonych klasach. Przypomnijmy, w 2016 i 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dotychczasowych konkursach przeznaczył ponad 2 miliony złotych na uhonorowanie zgłoszonych projektów oraz ich realizację. WUFO się w Katowicach już od 23 lat z okazji Dnia Ziemi nagradza osoby o zielonych sercach, które swoim zaangażowaniem i codzienną pracą pokazują, jak ważne jest dobro naszej planety i środowiska, w którym żyjemy. W poniedziałek, 24 kwietnia w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się uroczystość, podczas której wręczono zielone czeki. Prestiżowe nagrody co roku wędrują do osób, które szczególnie troszczą się o los naszego środowiska. Nagradzamy zespoły badawcze, nagradzamy pomysłodawców dobrych proekologicznych projektów, ale nagradzamy też w takich kategoriach jak edukacja ekologiczna, publicystyka, publikacje ekologiczne. I wydaje mi się, że to przynosi bardzo wymierny skutek, bo proszę zwrócić uwagę tylko, ja tylko jeden przykład podam. Pani doktor Krystyna Kubica, nagrodzona w 2012 roku, zielonczekiem za pracę badawczą dotyczącą z niskiej emisji i z niskoemisyjnych kotłów, a w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, uchwała przyjęta przez Sejmik jest od tamtego czasu znanym ekspertem, spotykamy się na różnych eksperckich eventach i przyznam szczerze, takich przykładów dałoby się podać znacznie więcej. W tym roku do konkursu wpłynęło aż 38 nominacji zgłoszonych m.in. przez przedstawicieli organizacji ekologicznych czy samorządowców. Członkowie kapituły konkursu stanęli przed nie lada wyzwaniem, aby wybrać laureatów zielonych czeków. Obrady zawsze są burzliwe, bo jest strasznie trudno wymierzyć działania w ochronie środowiska czy ochrona przyrody i z rozwiązaniami technicznymi i w jaki sposób znaleźć złoty środek. Stąd były 3 posiedzenia, ale głosowaliśmy i dopiero pełny konsensus dawał prawo do nominacji, do nagrody i skierowania wniosku do zarządu, by mogły te osoby być nagrodzone. XXI wiek ma to do siebie, że przedstawia całkiem nowe rozwiązania. Tym nowym rozwiązaniem to jest, trzeba powiedzieć, które mamy katastrofy w zakresie chociażby lasów zwrotnikowych. To sprawa związanych ze zmianami klimatu. To jest sprawa z działalnością związaną z GMO, czyli modyfikacjami żywnościowymi. A nikt nie zdaje sobie sprawy, że prawie 800 milionów ludzi żyje nie mając do jedzenia nic. Myślę tu o Afryce i częściowo o Azji. Podczas uroczystości wielokrotnie zastanawiano się nad tym, w jaki sposób dziś troszczyć się o naszą planetę, aby przekazać ją w jak najlepszej formie przyszłym pokoleniom.
Jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, to my powinniśmy brać pod uwagę nie poszczególne dziedziny życia, na przykład ochronę przyrody, tylko patrzeć globalnie, całościowo na rozwój. Musimy patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, żeby nie zatracić tego, co nas otacza już w tej chwili, ale do życia nam potrzeba materiałów, surowców, energii, więc musimy też i nauczyć się korzystać ze środowiska, z bogactw, jakie to środowisko nam daje do dyspozycji, w taki sposób, aby stosunkowo w najmniejszym stopniu uszczuplać te zasoby. W Kinoteatrze Rialto w Katowicach w tym roku rozdano 6 zielonych czeków i 6 dyplomów uznania, które trafiły do laureatów w następujących kategoriach. Innowacje i technologie, programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, publicystyka ekologiczna oraz działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. Od 5 lat prowadzimy kampanię Listy dla Ziemi, mamy taki zaszczyt być jej członkami w edukacji ekologicznej. Praca przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą w całej Polsce, ale z takim dużym natężeniem na nasz region województwa śląskiego. Pisanie listów przez dzieci dla ochrony ziemi do dorosłych. W tym roku rozmawiamy o gospodarce, prawidłowej gospodarce odpadami. Była niska emisja, była segregacja śmieci, więc cały czas rozmawiamy o tematach takich bieżących. Mówiliśmy w zasadzie w większości też o problemie palenia śmieci w piecach domowych i pokazywaliśmy, że prawidłowa gospodarka odpadami jest w dużym stopniu rozwiązaniem właśnie tego problemu i kładliśmy po prostu akcent na ten pozytywny nawyk segregowania i zagospodarowania odpadów, żeby jak najmniej zmniejszyć właśnie problem smogu z plastików tworzyw sztucznych spalanych w niskich temperaturach w piecach domowych. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Ja to odbieram jako nagroda, wyróżnienie dla całego sztabu wolontariuszy pracujących w ramach katowickiego alarmu smogowego, pomagających przy kampanii Czyste Powietrze w Katowicach. Największym osiągnięciem tej kampanii jest to, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że w Katowicach mamy smog i z tym smogiem trzeba walczyć, bo ten smog nas truje i zabija. 2 lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy kampanię, mieszkańcy nie chcieli darmowej komunikacji, bo twierdzili, że w Katowicach mamy czyste powietrze, że nie ma smogu. Dzisiaj taka sytuacja absolutnie nie ma miejsca. Dzisiaj wszyscy bardzo chętnie z własnej inicjatywy się włączają w tą kampanię. Była dla nas zaskoczeniem, pomimo tego, że robimy na co dzień bardzo dużo dla fundacji. Poświęcamy nasz dodatkowy wolny czas, bo każdy z nas też pracuje w swoich zawodach, natomiast fundacja jest naszą po prostu taką perełką, której po prostu zawsze chcemy pomóc, bo uwielbiamy przyrodę, naturę i jest dla nas po prostu to coś rewelacyjnego, robić coś dobrego dla środowiska. Fundacja zajmuje się przede wszystkim, można powiedzieć, edukacją ekologiczną, ale troszkę poprzez innego rodzaju działania. Takim projektem realizowanym od wielu lat, od ponad 20 lat, w ramach którego już posadzono ponad 500 000 drzewek, jest akcja Posadź swoje drzewko. A ta akcja Posadź swoje drzewko, to można powiedzieć, nie jest to sadzenie lasu, jest to sadzenie krzewów i drzewek na terenach przyszkolnych. I jako zalążek przyszłych arboretów, które mają służyć do nauki w terenie. Dotąd nie byliśmy jako koło, Górnośląskie Koło Ornitologiczne, docenieni żadną taką poważną nagrodą, także czujemy się trochę zaskoczeni, ale też przede wszystkim usatysfakcjonowani tym, że po 35 latach naszej działalności w regionie, badania ptaków, również działaniach zmierzających do ich ochrony, zostaliśmy nagrodzeni taką wspaniałą nagrodą. To jest nasza pasja i mamy zamiar to kontynuować niezależnie od tego, czy będziemy dostawać nagrody, czy nie. Po prostu to lubimy i na pewno będziemy dalej działać w tym polu. Jestem bardzo wzruszony, ponieważ to jest pierwsze moje takie wyróżnienie przez tyle lat. Napisałem 2 książki. Jedna W leśnej dolinie Maje Panwi, druga książka Walory przyrodnicze kulturowe gminy Koszęcin. Ponadto chodzę po szkołach, edukuję młodzież, mam dużo okazów przyrodniczych, jakieś tam wypchane zwierzęta, jakieś kawałki drzew i to właśnie promuje to region cały i lasy państwowe i w ogóle okolice Doliny Maje Panwi i w ogóle gminę Koszęcin. Nagroda specjalna w postaci zielonego czeku powędrowała do profesora Janusza Kotowicza z Politechniki Śląskiej. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest uznany w Polsce spośród wszystkich uczelni technicznych za najlepszy kształcący na kierunku inżynieria środowiska. Dodatkowo
na kierunku, ten kierunek energetyka spośród prawie 30 uczelni również jest najlepszym kierunkiem w Polsce. Wygrywamy tutaj zarówno z AGH, z Politechniką Warszawską, z Politechniką Wrocławską. Także ten Śląsk daje w tym zakresie absolwentów najlepszych w Polsce. Zamiast kwiatów laureaci i goście otrzymywali w tym roku sadzonki drzew podarowane od Nadleśnictwa Katowice. W składzie kapituły konkursu Zielonych Czeków była także poseł Gabriela Lenartowicz. Zasoby przyrodnicze, zasoby środowiskowe są naszym bogactwem wspólnym i to są osoby, które są, można powiedzieć, strażnikami tych zasobów, ale jednocześnie myślą o tym, jak je nie tylko chronić, ale także pomnażać dla naszych korzyści. To są osoby myślące nowocześnie, które mogą stanowić dla nas przykład. Ja zawsze mówię, że zielone czeki są dla osób o zielonych sercach, ale także o zielonych głowach, bo tu nie tylko nagradzane są, mówię tu w imieniu także kapituły, nagradzamy emocjonalny stosunek, czy miłość do środowiska, do przyrody, ale także konkretne działania i to w tym działania intelektualne także, co widać po różnych kategoriach nagród. Przyznając zielone czeki od 1994 roku, WUFOŚ w Katowicach docenił już ponad 250 osób i zespołów, w tym Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość, które pracuje z uzdolnioną młodzieżą biorącą udział w międzynarodowych konferencjach młodych naukowców. Jest to sukcesywne dofinansowanie związane z promocją ogólnopolskiego konkursu Fizyka-Ekologia, gdzie laureaci mogą wziąć znający język angielski w tej światowej konferencji, która co roku odbywa się w innym państwie. Także to jest niezwykła sprawa, przyznawanie nagród tym właśnie młodym badaczom przyrody. Nieopisana bym powiedziała, bardzo im jestem wdzięczna, że potrafią promować młodzież, która własną pracą badawczą pokazuje rolę i znaczenie fizyki ekologii, bo ja tak to w nazwie stosuję. W ciągu 23 lat pula nagród rozdawanych podczas Zielonych Czeków przekroczyła 2 miliony złotych. Przyznawane nagrody wpływają na aktywność i postawy mieszkańców regionu w zakresie ochrony środowiska. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Działaj ekologicznie i żyj zdrowo.